Pożar wybuchł w baszcie, w północno-zachodniej części opactwa. Ogień gasiło 10 zastępów straży pożarnej. Strażacy szybko opanowali ogień. Potem za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzali, czy w podwójnym drewnianym stropie znajdują się jeszcze inne zarzewia ognia. Pokrycie tego dachu to gąd drewniany. Przy dzisiejszych temperaturach bardzo wysuszony, dosłownie pali się jak papier. W kilka minut objęty był cały dach. Podaliśmy 3 prądy wody na ten palący się dach. Niestety dach runął, uległ całkowitemu spaleniu. Nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Wiadomo natomiast, że straty będą duże. Jeżeli nie uda nam się szybko zabezpieczyć jej przed deszczami, burzami, wichurami, które teraz akurat mamy dość często, to wtedy jest możliwe, że te zniszczenia będą jeszcze większe i baszta może się złożyć, zawalić. Ze względu na zły stan techniczny od jesieni ubiegłego roku była ona zamknięta. Takich baszt w murze okalającym zabytkowe opactwo benedyktynek jest 9. Od kilku lat są powoli remontowane, bo prace są kosztowne, a wciąż brakuje na nie pieniędzy.